Warzywa, szczaw to liście szczawiu zwyczajnego i ogrodowego. Można jeść na surowo w sałatkach, kanapkach i jako chłodniki. Gotowany i smażony jako zupy i papki. Ma beta-karoten, witaminę C, wapń, żelazo, błonnik, rutynę. Pomidor to jagoda pomidora jadalnego. Zależnie od odmiany może być czerwony, pomarańczowy, żółty, okrągły, podłużny, mały, duży. Jemy go na surowo w sałatce pomidorowej. Dodatek do kanapek jako składnik twaro. Sałatek oraz po obróbce termicznej jako składnik lecza, zupy pomidorowej, dodatek do innych zup i jajecznicy. Sosów, podstawa sosu do makaronu, ma dużo karotenu, który w tłuszczach jest zamieniany w witaminę A. Ma witaminy K, B5, B6, B1, B2, B9, C, P, H, J, sód, potas, magnez, chlor, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, fosfor, fluor, malikopen, który jest silnym przeciwutleniaczem. Ogórek to jagoda ogórka siewnego, ma różną długość, jest mniej lub bardziej pokryty kolcami, są odmiany bezkolcowe, na przykład wężowy, nadaje się do jedzenia na surowo jako surówka. Dodatek do kanapek, sałatek kiszony dodaje się do kanapek jako jarzynę do obiadu, główny składnik zupy ogórkowej, składnik zupy jarzynowej, ma sód, potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo, cynk. Witaminy B1, B3, B6, B9. Ma enzym rozkładający witaminę C, askorbinazę, dlatego nie zaleca się mieszania go z warzywami, które mają witaminę C, chyba że zrównoważy się dietę odpowiednią ilością tych warzyw i owoców zwiedzonych bez ogórka. Papryka to jagoda papryki rocznej. Są odmiany żółte, czerwone, zielone, pomarańczowe o różnych odmianach i kształtach i z różną zawartością kapsaicyny. Nadaje się do jedzenia na surowo, na kanapki, sałatki i po obróbce cieplnej jako składnik zup, sosów, lecza, jajecznicy. Przyprawa do zup, sosów ma witaminy C, A, likopen, karoten, kapsaicyna, przyspiesza trawienie, wspomaga odchudzanie, łagodzi ból, jest wapń, żelazo, potas, magnez. Chili to odmiana papryczki owocowej, ma więcej kapsaicyny, dzięki czemu rozgrzewa, odchudza, poprawia nastrój, nadaje się do kanapek, sałatek, zup, sosów, lecza, ma witaminę C. Sałata to liście sałaty siewnej. Są różne odmiany, mają różne kolory, kształty, rozmiary. Jemy na surowo jako sałatki, kanapki, surówki. Ma mało kalorii, żelazo, wapń, magnez, potas, witaminy A, E, C i B9, karotenoidy, polifenole, które chronią ludzi przed wolnymi rodnikami. Cukinia nadaje się do jedzenia na surowo i do sałatek, kanapek oraz po przesmażeniu jako danie główne na obiad lub kolację. Ma dużo cukru, witaminę C, B1, PP i karoten. Patison ma witaminę C, B1, B2, PP, fosfor, wapń, żelazo, magnez, węglowodany, karoten. Nadaje się na przetwory do smażenia, gotowania i grillowania. Szpinak to liście szpinaku warzywnego. Można jeść na surowo do sałatek, kanapek oraz po ugotowaniu jako papkę. Szpinak ma witaminę C, PP, A, B1, B2, B6 i wapń, żelazo, sód, potas, magnez, fosfor, ma cukry i białko. Botwina to burak i burak to liście i korzenie buraka ćwikłowego. Botwinę jemy w zupie botwince, zupie jarzynowej, a korzenie w barszczu czerwonym jako jarzynę do drugiego dania. Ćwikła z chrzanem jest jedzona, ale też dodatek do ciast, lodów, deserów. Pijemy sok z buraka, ma cukry, kwas szczawiowy, jabłkowy, cytrynowy i winny. Ma witaminy C, B1, PP, wapń, magnez, siarkę, sód, potas, żelazo, antocyjany, karoten, błonnik, betainę. Cebula jadalna to mięsiste pochwy liściowe i liście. Je się na surowo do kanapek, sałatek i gotowane do zup, sosów, duszone, pieczone, smażone jako składnik pizzy, zapiekane, glecza, jajecznicy, sałatek. Ma błonnik węglowodany, witaminy B1, B2, B6, C, PP, biogeny, magnez, fosfor, żelazo, sód, potas, wapń, siarkę. Związki siarki działające jak naturalne antybiotyki, niszczą bakterie, wirusy i grzyby. Szczypiorek to liście szczypioru.
Zjada się je do kanapek, surówek oraz zup, ziemniaków, sosów, zapiekanek. Ma witaminę C, B2, sód, potas, wapń, żelazo, fosfor, związki siarki i błonnik. Czosnek to pochwy liściowe czosnku zwyczajnego, można jeść na surowo i w kanapkach, surówkach. Dodaje się do kiszonek, zup, sosów, dań gotowanych, smażonych i kiszonych. Ma błonnik, białka, cukry, witaminy B1, B2, B6, C, potas, sód, wapń, żelazo, magnez, fosfor, siarkę, pirogronian, fitosterole, alicynę, czyli związek siarki zwalczający bakterie, wirusy i grzyby, obniża ciśnienie i krzepliwość. Fasola zwyczajna ma wiele odmian. Fasolę jaś, szparagową, czerwoną i inne. Zjada się nasiona lub całe strąki. Zjada się gotowane i marynowane jako danie główne, składnik sałatki warzywnej. Strączkowe warzywa zawierają dużo białka, zastępują mięso wegetarianom i weganom. Zawierają dużo żelaza. Czerwona ma też potas, wapń, fosfor, selen, cynk, witaminy z grupy B, skrobie, błonnik. Bób to nasiona bobu, zjada się je gotowane jako danie główne i składnik sałatek. Ma dużo żelaza, magnez, miedź, białko, węglowodany. Pietruszka to korzeń spichrzowy pietruszki zwyczajnej. Zjadamy po obróbce cieplnej jako składnik zup, sosów, sałatki warzywnej, soków warzywnych, liście. Nać dodawane są na surowo lub gotowane do zup, sosów. Surowe są składnikiem wielu sałatek. Posypuje się nimi ziemniaki, jajka smażone, dodaje się do jajecznicy. Natka ma witaminę C, żelazo, prowitaminę A, chlorofil, witaminy z grupy B, związki przyspieszające trawienie, apiol, mirystycyna, limonen, przeciwutleniacze, flawonoidy, wapń, magnez, potas, żelazo, mangan. Rzodkiewka to korzeń jednej z odmian rzodkwi zwyczajnej. Zjadany na surowo do sałaty i kanapek, ma niewiele węglowodanów i dużo witaminy C. Ma przeciwutleniacze, indole, kwasy organiczne, olejki eteryczne wspomagające trawienie i odkażające, zwalczające wirusy, bakterie i grzyby. Rzodkiew jest miododajna, uprawiana w ogródkach i na działkach, pomaga pszczołom. Czarna rzodkiew ma witaminy z grupy B, C, A, potas, wapń, magnez, cynk, żelazo, białka, fitoncydy działające jak naturalne antybiotyki, olejki eteryczne nadające jej smak i poprawiające trawienie. Rzepa to bulwy rzepy właściwej, zjada się je na surowo, w sałatkach, w zupie, ma węglowodany, białka i tłuszcze i błonnik. Kalarepa to bulwy łodygowe i liście kalarepy, która jest jedną z wielu odmian kapusty warzywnej. Zjada się ją na surowo do sałatek jako przekąskę, porcję owoców i warzyw oraz gotowaną, grillowaną, smażoną w wielu potrawach. Kalarepa ma sód, potas, wapń, magnez, mangan, żelazo, miedź, fosfor, chlor, jod, witaminy B1, B2, B5, B6, PP, B9 i kwas szczawiowy.